Na ostatnim szkoleniu jedna z kursantek zadała mi świetne pytanie. Miała ona plany kont. Te plany kont miały identyczny układ, zawierały jedynie różne grupy, które to grupy zawierały jakieś różne wartości, czyli stany tych kont. Te wartości są wpisywane ręcznie i one nie mają żadnego koloru, ale również te plany kont zawierały jakieś formuły. Na przykład tutaj jest formuła, która sumuje te trzy kąta powyżej, tu kolejna formuła, która sumuje trzy kąta powyżej, tu jest z kolei formuła, która sumuje te kilkanaście kąt. Niestety nie było tam żadnych prawidłowości. Te sumy były w różnych miejscach i teraz zadanie było następujące. Ta pani chciała mieć możliwość odjęcia połowy od każdej z tych wartości, czyli na przykład tutaj zabieramy połowę tych 200, czyli setkę, a tutaj dodajemy tę setkę i tak dalej. Tu stąd zabieramy połowę, czyli odejmujemy 50, tutaj dodajemy tę połowę, czyli plus 50 i tak dalej, i tak dalej. Musimy to tak zrobić, żeby się nie narobić i żeby nie zmodyfikować tych formuł, które znajdują się w tych żółtych komórkach. Ich nie można tknąć. Na szczęście układy w tych planach kont są identyczne, więc zaproponowałem takie ciekawe rozwiązanie. Do dzieła, skasuję te informacje pomocnicze i teraz należy przede wszystkim sprawdzić, które wiersze zawierają formuły, a które zawierają wartości. Nas będą interesowały tylko te wiersze z wartościami. Więc skopiuję kolumnę z tego planu kąt po lewej albo z tego planu kąt po prawej. Tylko może najpierw odsunę ten banerek. Ok, więc skopiuję całą kolumnę, która zawiera te wartości i te formuły, Ctrl-C i wklejam ją gdzieś w dowolne miejsce, na przykład tutaj w kolumnę A, czyli prawy przycisk i zwykłe wklej. Jeżeli tutaj formuły przeliczą się i powstaną w wyniku działania tych formuł jakieś błędy, to nam nie przeszkadza, bo teraz co robimy ciekawego? W tym obszarze z tą skopiowaną kolumną powiem Excelowi, aby on przeszedł do komórek, które zawierają jakieś wartości, więc kliknąłem Ctrl-G, następnie przycisk specjalnie i powiem Excelowi przejdź do komórek, które zawierają jakiekolwiek stałe. Klikam OK i teraz naciskam Delete, aby te wartości usunąć. Formuły znowu mogą się przeliczyć na jakieś niepoprawne wartości albo jakieś wartości z kosmosu, ale to nie jest istotne. Zaznaczam teraz tę kolumnę A. Jeszcze raz robię Ctrl-G. Znowu klikam w przycisk specjalnie i teraz powiem Excelowi, aby przeszedł do komórek, które zawierają formuły. Klikam OK i mam zaznaczone wszystkie formuły. Chciałbym teraz te formuły zastąpić jakąś jednolitą wartością. Na przykład wstawiam literkę F, więc naciskam na klawiaturze F i teraz naciskam Ctrl-Enter, aby to F wpisało mi się zamiast każdej z tych formuł. W ten sposób będę wiedział, czy dany wiersz to jest formuła, czy też nie. I teraz, co mogę zrobić? Ustawiam się przy tej pierwszej grupie, w tym pierwszym planie kont i powiem Excelowi, aby użył funkcji jeżeli i sprawdził, czy mamy do czynienia z formułą, czy nie. Więc jeżeli komórka A3 zawiera wpis F, to wtedy będę chciał tutaj w tym miejscu mieć pusty ciąg tekstowy. A w przeciwnym razie będę tę wartość chciał dzielić przez 2. Zamykam nawias, Enter i kopiuję do samego dołu. W ten sposób mam połowy tych wartości. I teraz te połowy mają tutaj zostać i mają też zostać dodane do tych wartości, które są tu. Więc co teraz mogę zrobić? Mogę powiedzieć Excelowi, OK, w tym drugim planie kont znowu powiem Excelowi, aby sprawdził funkcję jeżeli, czy mamy do czynienia z formułą, czy też nie. Więc sprawdzam, czy w A3 jest F. Jeśli tak, to wpisuję pusty ciąg tekstowy. W przeciwnym razie będę chciał do tej wartości dodawać tę wartość, która jest tutaj. Zamykam nawias, Enter i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. W ten sposób mam już takie wartości, jakie się powinny pojawić w tych kolumnach. Więc teraz to wszystko ma wylądować w tej kolumnie, a to wszystko ma wylądować w tej kolumnie, nie tykając formuł. Więc co mogę zrobić? Zaznaczam pierwszą z tych kolumn. Albo tak naprawdę to drugą, bo jeżeli. Albo nie, niech będzie pierwsza z tych kolumn. Ctrl-C i pozbędę się stąd formuł, więc kliknąłem Ctrl-C, teraz prawy przycisk, wklej specjalnie i będę chciał wkleić tutaj same tylko wartości. Klikam OK i teraz to samo zrobię dla kolumny z tymi wartościami drugimi, więc Ctrl-C, również prawy przycisk, tym razem użyję tej opcji wklejania, która jest tutaj na wierzchu, wklejam same wartości. I teraz jeszcze pozostaje mi tylko jedna bardzo ważna rzecz. Te komórki, które są tutaj,
One nie są tak naprawdę puste. W nich jest ten pusty ciąg tekstowy. Zobacz zresztą, że jak zaznaczę tę kolumnę D, znowu zrobię Ctrl-G, kliknę w przycisk specjalnie i powiem Excelowi, aby przeszedł do komórek, które zawierają wartości stałe i tymi wartościami stałymi jest tekst, więc oznaczyłem wszystkie opcje z wyjątkiem tekstu. Klikam OK, to Excel mi zaznacza teraz te komórki, które zawierają te puste ciągi tekstowe. I teraz bardzo ważna rzecz, naciskam przycisk Delete albo w karcie narzędzia główne przycisk Wyczyść wszystko, aby te wartości stąd usunąć. I to samo zrobię w tej drugiej kolumnie, która ma te wartości, które się powinny pojawić w grupie B. Więc Ctrl-G, powiem, że chciałbym przejść specjalnie do komórek, które zawierają stałe. I tymi stałymi mają być teksty. Klikam OK i teraz naciskam znowu na przykład Delete. Mogę wybrać też przycisk, ewentualnie wyczyść wszystko lub wyczyść zawartość. I teraz najciekawsza część zabawy. Opcja, której niezmiernie rzadko się używa. Teraz zaznaczam te wszystkie liczby, które mi powychodziły, obojętne czy z tą pierwszą komórką, czy bez niej, więc zaznaczam z tą pierwszą pustą, więc jadę do samego końca. Teraz klikam Ctrl-C. Teraz zaznaczam ten obszar, do którego chciałbym te liczby wkleić, bo one mają się pojawić na miejsce tych, które znajdują się tutaj w kolumnie C, ale mam nie ruszać tego, mam nie ruszać tego i tak dalej. Więc klikam prawym przyciskiem myszki, wchodzę do wklej specjalnie i tutaj jest ekstra opcja pomijaj puste. Ona jest bardzo fajna i w tym przypadku ona tu jest kluczem do sukcesu, bo ona będzie mówiła Excelowi, że te komórki, które są puste, czyli ta komórka i ta komórka, one mają nie mają zostać, nie będą wklejane. O, więc te wartości, które są tutaj w wyniku działania tych formuł, czyli ta i ta i ta, one tu pozostaną, te formuły tam pozostaną nietknięte. Sprawdźmy to. Pomijaj puste, klikam OK i spójrz. Wartości się wkleiły, a formuły się same przeliczyły. Teraz mogę zaznaczyć te wartości z tej kolumny, kliknąć Delete i się tego pozbyć. I tu robię tak samo. Zaznaczam wszystkie te wartości. Ctrl-C. Teraz klikam na analogicznej komórce z tego obszaru, w który chciałbym te wartości wkleić. Prawy przycisk myszki. Znowu wklej specjalnie. Zaznaczam ponownie opcję Pomijaj puste i klikam OK, aby zaktualizować te wartości, a formuły same automatycznie się przeliczają. Usuwam teraz tę kolumnę pomocniczą i mam wykonaną robotę.